Dzień dobry bardzo. Magazynu Liga Redbox Gra. Wydanie drugie. Jesień. Zabrzmiało tak trochę oficjalnie, panowie, ale ten pan za plecami naszymi mnie stresuje, który jest notabene gospodarzem dzisiejszego naszego programu. I właśnie, moim Neptuna i państwa gośćmi są dzisiaj wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Redbox, pan Maciej Jankowiak. Dzień dobry, witam serdecznie. Rezydent Gdańska, jak ostatnio mówiłem. Człowiek, który z miną pokerzysty wygrał Ekstraligę wiosną, pan Zbigniew Staniak. Witam państwa, witam. Człowiek, który wygrał w życiu już niejedno, więc jedna porażka nie zrobi mu różnicy, czyli Sławek Wojciechowski. Drugie miejsce to nie porażka. Dzień dobry. No i twardy dysk naszych lig, jednocześnie dyrektor, koordynator, człowiek, który ogarnia wszystkie ciekawe historie i te nieciekawe też, tak żeby nam się lepiej żyło wieczorami w ligach Redbox i rano czytając newsy, Gerard Puc. No i od razu łapiemy Gerarda. Gerard, ostatnio, nawiążę do ostatniego magazynu naszego, ja sprowokowałem taką scenkę, panowie z Cafe Ferber i z Hiltona spojrzeli sobie głęboko w oczy, a nasz twardy dysk już wszystko przerobił. No i mamy z pierwszego dnia naszych rozgrywek, w wieczornym meczu, niezwykle frapujące spotkanie, Cafe Ferber, Hotel Hilton. No myślę, że jeżeli miało miejsce właśnie takie spojrzenie, jak widzieliśmy, dużo emocji, to fajnie będzie to wyglądało, jak na dzień dobry zmierzą swoje siły, zobaczymy jaki wynik będzie na boisku. Fragmenty tego spotkania będziecie mogli państwo zobaczyć już właśnie w tym magazynie, który teraz leci. A ja mam pytanie do Sławka Wojciechowskiego, bo Sławek, trzymasz to cudo w ręku. Jesteśmy jedynymi ligami w Polsce, które mogą się pochwalić tę oto piłeczką. Udało ci już kopnąć parę razy? Tak, trafiłem w nią parę razy już. Jest to piłka doskonała, jest to zawodowa piłka. Jak wiemy, gramy w ligach amatorskich, także na pewno niektórym będzie sprawiała troszeczkę problemów, ale ci lepiej techniczni na pewno sobie poradzą. Chciałbym na tobie wymóc pewne oświadczenie, że niezależnie, które miejsce zajmiecie na koniec sezonu, na zakończeniu się nie bawimy. Dostanę czerwonej kartki. Nie dostanę czerwonej kartki, ale nie chodzi o kartki. Bawimy się razem na koniec sezonu. Spoko, możemy taki pakt zawrzeć. Taki pakt zawrzeć, tak? Pakt zawrzeć. Ty jesteś pewien, że to będzie pierwsze miejsce. Jestem ciekaw, co na to pan Zbyszek Staniak. Panie Zbyszku, będzie się działo tej jesieni, bo no hasło bimistrza obowiązuje wszędzie, a w naszych ligach Redbox szczególnie. No, my postaramy się powtórzyć ten, obronić tytuł. Zobaczymy, jak to będzie, no, jak tutaj się kolega Sławek uzbroi. W rewanżu. No, ale będziemy się starać, żeby doprowadzić tą ligę do szczęśliwego końca. Transfery, wzmocnienia, czy swoje, tak jak zawsze? Zawsze swoje. Mamy jeden transfer, znaczy transfer z uwagi na kontuzję jednego zawodnika, którego wykluczyło na pewno na jesień. Zobaczymy, czy wiosną do nas wróci. To jest Grzesiu Wardowski. Kontuzja kolana. W jego miejsce mamy Kamila. Traore? Nie. Kamila Wieniaszewskiego, lepszego. Nie, Traore. Lepszego. Chłopaka, także powinniśmy spokojnie dać radę w tym sezonie również. Panie prezesie, zaczynamy ligę już. Zaczynamy ligę już tak zadumałem się na chwilę, bo zaczynamy tę ligę już tak naprawdę. Idziemy za chwileczkę grać po prostu w piłkę. Wreszcie, no i zmienia się to, z każdym dniem się zmienia. Słyszałem, że telefony do tutaj moich kolegów Gerarda czy do dzikiego dyrektora Pomorza się urywają. Jesteśmy pod wrażeniem bardzo dużej ilości drużyn, które do nas się zgłasza. Naprawdę cieszymy się, zapraszamy wszystkie nowe, które jeszcze się wahają, które nie podjęły decyzji. My z naszej strony zapewniamy, że liga będzie jeszcze bardziej profesjonalna niż na wiosnę i zapraszamy bardzo gorąco. Gary, czy coś nowego się zdarzyło od ostatniego razu? Jakieś nowe nazwy przytoczysz? Nazwy drużyn oczywiście? No wiadomo, no, tydzień minął, także wiadomo, że to jest najbardziej gorący okres teraz. Jeszcze pierwszy, zapewne tydzień września będzie takim okresem, gdzie tych drużyn najwięcej przybywa do naszych lig. Mamy bardzo dużo zapytań i od zupełnie nowych zespołów jestem przekonany, że tak jak mówię, pierwszy tydzień września będzie no, taki przełomowy i z tą liczbą zespołów na pewno pójdziemy mocno do przodu w porównaniu do sezonu wiosennego. Powiedz coś o Beniaminkach Ekstraligi, bo mamy dzisiaj rozmawiać o Ekstralidze. To jest taka nasza wizytówka Redboxa. Tutaj grają już naprawdę najlepsi z najlepszych.
No sam jestem ciekawy, jak to będzie, bo no tutaj z tych Beniaminków są dwie drużyny, które wydaje mi się, że grały ciekawą piłkę, ale tutaj rozmawiałem już z przedstawicielem drużyny mistrzowskiej, tak, i zapewniał mnie, że między pierwszą ligą a Ekstraligą jest mega różnica i ciekawy jestem przykładowo zespół Trójmiasto GSM, który, jak wiemy, w całej historii swoich występów w Redboxie zanotował tylko dwie porażki. Sportem Północnym. No jestem ciekawy, jak oni sobie poradzą tutaj już na najwyższym szczeblu. No na pewno nie przegrają z Portem Północnym, bo Port nie awansował. Czyli jest szansa, że wygrają wszystkie mecze do końca. Jest szansa. Jak powiedz, wy przyjęliście ten, bo zawsze przed meczami mówimy, że to zabawa i tak dalej, ale w trakcie sezonu zapewnialiście mnie, że no wiadomo, że chcecie, nawet był konkurs, pamiętasz? Chcemy wygrać tę ligę po raz siódmy, tak? Spłynęło, czy była, no były nerwy? Były bardzo duże nerwy, zresztą było widać w ostatnim meczu, że ciężko nam było przeżyć tą porażkę i w tym roku na pewno chcemy się mocno zrewanżować, na pewno będziemy walczyć o zwycięstwo i tak jak było do tej pory, no my przychodzimy na boisko tak naprawdę się pobawić, ale jak już sędzia gwizdże, to niestety, no charakter zawodowca się włącza i każdy mecz jest o zwycięstwo. Ostatnio były wybory do Pomorskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Radek Michalski wygrał. Chętnie podziękuję Radkowi na tej antenie. Bardzo dobry wybór. Myślę, że to jest jakiś pierwszy krok do zmiany w polskiej piłce nożnej. No właśnie ja tak Cię prowokuję, bo Ty jesteś, wiadomo, jak nastawiony do pewnych działań Twojego macierzystego klubu i w ogóle szkolenia młodzieży. Wiele rzeczy mi się nie podoba, aczkolwiek no, na razie stoję z boku, przyglądam się temu. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będę miał możliwość jakoś wejścia w to wszystko i zrobienia zmian, bo takie zmiany są konieczne. Panie Zbyszku, bardzo duże wrażenie zrobiło na mnie. Przepraszam, że jeszcze raz o tym mówię, ale to była naprawdę duża sprawa, może nie wszyscy widzieli, bo tutaj wiąże się z zespołem pańskim historia romantyczna wręcz. W takim męskim, dobrym słowa tego znaczeniu. Chodzi mi o ten bilet, bo człowiek, który go wygrał, którego uznał Pan na najlepszego zawodnika sezonu, może Pan przypomni nazwisko? Szymon Rychłowski. Szymon Rychłowski, właśnie, Rychło mówiliśmy, że będziemy rozmawiać. No jego wrażenia, jego emocje, jak rozmawiał ze mną, były niesamowite. To była, nie wiem, chyba największa frajda w tym czteroleciu, jaką mógł Pan jako kapitan sprawić. No powiem tak, na mnie ten mecz albo wywarłby wrażenie, albo nie. A widać było, jaką radość można sprawić człowiekowi, którego można obdarować takim biletem i no, będzie pamiętał do końca swoich dni. Ale to jest jakaś tego rodzaju właśnie motywacja dla zawodników. Czy szykuje Pan coś na ten sezon? Czy jeszcze za wcześnie o tym mówię? Na razie jak dostaną nowe koszulki, będą zadowoleni. A dostaną? Myślę, że dostaną. Ja bardzo się cieszę, że z naszego zaproszenia skorzystali tak znakomici goście jak Sławek Wojciechowski i pan Zbyszek, który no, na bieżąco Gerard mnie informował, będąc jeszcze w Poznaniu, jak wygląda sytuacja w Ekstralidze. Ja rozmawiałem telefonicznie też ze Sławkiem wiosną, także bardzo mi się podobało, bo Sławek cały czas wierzył w zwycięstwo i dobrze to tak się potoczyło, może z jednej strony, bo to w fajnym kierunku to idzie. Natomiast ja z całego serca życzę... No dla ligi bardzo... na pewno, dla Nexboardu trochę gorzej, ale... I bardzo bym chciał, żeby tacy ludzie właśnie jak Sławek Wojciechowski, legenda tutaj Gdańska i myślę, że przyjaciel naszej firmy zaczął działać w tej piłce nożnej naszej, tej takiej profesjonalnej, bo jest to człowiek, który poznał od podstaw piłkę nożną i że tak powiem, zna zapach szatni też od podstaw i nie tylko tutaj w naszej Polsce, ale no, klubu, o którym można śmiało powiedzieć, jest jednym z najlepszych w Europie, czyli Bayern Monachium. Bardzo bym chciał i mam nadzieję, że Sławek zacznie układać tutaj to wszystko, bo takich ludzi naprawdę w polskiej piłce jest to bardzo, bardzo potrzebne. Ja też bym bardzo chciał, bo mi się karny skończy, ale abstrahując, Sławek, no właśnie, mamy taki projekt Euro Junior i tak w Poznaniu jest Mirek Okoński, w Katowicach Janek Furtok i jak zdradził mi prezes, jeżeli do tego dojdzie, jeżeli uda nam się tutaj porozumieć z miastem i z włodarzami, to zgodzisz się być emisariuszem tego projektu? No, jesteśmy po wstępnych rozmowach i na pewno tak, będzie mi bardzo przyjemnie, jeśli będę mógł wspomóc swoją osobą tą ligę. Teraz przechodzimy do piłki. No bo co, wielkie otwarcie panowie, tak? No, myślę, że lepsze osoby w Gdańsku nie ma niż otwarcie. No. Możemy to sobie po prostu tak na razie tutaj wyrzucić. Zaraz, żebyśmy nie dostali mandatu. I no, powiedz coś o tym. Bo tak... No
co, no jest to sama nie wpada chyba. Jest to doskonała piłka, jest to piłka dla zawodowców, także na pewno będzie niektórym piłkarzom ciężko grać tą piłką, bo jest bardzo leciutka, trzeba mieć naprawdę wyszkolonym dobrze technicznie, żeby sobie z nią poradzić, ale nie ukrywam, że sprawia ona wielką przyjemność. Jeśli ktoś potrafi już troszeczkę grać, na pewno i strzały są celniejsze i można mocniej uderzyć. Bramkarze będą mieli na pewno problem. Szybsza jest, tak? Robi jakieś jest dziwne, dużo szybsza, potrafi tak nieraz lecieć jak Cristiano Ronaldo uderzy, tak. Także nie trzeba mieć koniecznie takich umiejętności jak Cristiano, bo ona już sama nadaje takiego lotu. Także bramkarze naprawdę zapraszamy do sklepu po nowe rękawiczki. O, no proszę. Panie Zbigniewie, a pan? Pierwszy raz? Z racji tego nie. Już trenowaliśmy lato tą piłką. Kończyliśmy rundę. Przygotowani są kurczę do tanga naszego. I powiem tak, że jako bramkarz no, sprawia dużo problemów. Dużo nieczysto uderzona, może sobie spokojnie bramkarza minąć. Ale jest sama informacja frapująca, że my będziemy mogli na co dzień grać tymi piłkami. No, zapraszamy dlatego wszystkich. Niech też spróbują. Niech też spróbują. O, ja tylko dodam, że no tak jak Sławek wspomniał, jest to piłka profesjonalna, ale każdy amator w naszej lidze też z przyjemnością będzie mógł pokopać tą piłkę. I nawet no, moje zdanie jest takie, że nie trzeba mieć wysokich umiejętności, a granie tą piłką sprawi tym ludziom na pewno dużo przyjemności. Kochani, dziękuję bardzo. Jak widzicie, staramy się wybierać no, dosyć frapujące miejsca, przyznacie. Bądźcie z nami w każdym tygodniu. Liga Redbox gra, a teraz już codziennie na boiska. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję bardzo.